słyszeli, nawet w tak wielkim wykonaniu, jak przeczytał Jurek Radziwiłłowicz Schulz. W takim wykonaniu Schulz tym większy, a o co właściwie mu chodzi, nie wiadomo. Albo powiedzieć ciężko. Kluczowym dla mojego Schulza jest WL-owskie wydanie z 1964 roku, słynna edycja na papierze biblijnym. Druk ukończono w grudniu, książka więc musiała pokazać się w krakowskich księgarniach na początku roku 1965. Ojciec jednak nie kupił tego tomu, nie tylko z tego powodu, że już wtedy mieliśmy telewizor. Z zasady nie kupował literatury polskiej. Zanudzał manem, gromadził sobie nikę, kupował brocha, kawkę czy amerykańskich noblistów. Nawet Mrożka w domu nie było, choć Kraków w tamtych czasach był miastem deszczu ilustrowanego przez Daniela Mroza i miastem tanga z Nowickim, Bińczyckim, Pawlisiakiem i zwłaszcza rozbierającą się na oczach zachwyconego ucznia 8 klasy Hanną Wieczny w roli Ali. Literatura polska za sprawą tej porywającej kreacji, też powściągliwości ojca, też Mrożka, nie miała może smaku owocu zakazanego, ale pod ręką jej nie było, trzeba było kombinować. Do jakiegoś tajemniczego, jak się miało pokazać, dość niepewnego źródła, miałem informację, że prócz Mrożka i trochę już mi znanego Witkacego, dwaj inni jeszcze w literaturze polskiej są jajcarze. Gombrowicz mianowicie i Schulz. Skądinąd sławna i równie często, co daremnie, w parę łączona para. 2-3 lata później wydanie na biblijnym papierze pożyczyłem od posiadającego ogromną, rzekłbym w sensie ścisłym, krakowską bibliotekę kolegi. Biblijny papier na pierwsze podejście. Biblijność, jak przystało biblijności, z punktu czyni cuda. Może niewielkie, ale cuda. Do dziś mi trudno uwierzyć, że ten szczupły tom liczy 700 stron, dokładnie 699. Z drugiej strony nie ma co wydziwiać, jak to u Schulza ta książka jest księgą, ma być księgą, ma się stawać księgą, obrastać innymi księgami i tak dalej, i tak dalej. Joyce próbował zabić powieść. Na szczęście, choć szkód i spustoszeń uczynił wiele, eksterminacja gatunku udała mu się, o ile można tak powiedzieć, na krótką metę. Schulz księgę, motyw księgi, semantykę księgi, kategorie księgi, tradycję wreszcie księgi zarżnął na nim, zdominował, oswoił, przywłaszczył sobie, napiętnował. Jak księga, to tylko szulcowska, tylko bałwochwalcza, tylko pod klepsydrą, tylko autentyk, tylko z tą włochatą nieszczęśnicą. Miejmy nadzieję, że Bidurka wyłącznie głowę natarła cudowną pomadą Anną Cilak na okładce. Powiedzieć, że wkrada się tu pewna monotonia, to nic nie powiedzieć. Powiedzieć, jak słyszę księga, zwłaszcza szulcowska, wyjmuje rewolwer, to pójść na lep prostackie i wysoce jednak w tym wypadku niestosownej publicystyki. Też po prostu nieprawdziwe, jak słyszę księga, nie wyjmuje żadnego oręża, nawet depilatora, na nic on tu. Księga, zwłaszcza szulcowska, ma moc wszechogarniającego rażenia. Można jedynie kapitulować. Być może powinienem na wszelki wypadek podkreślić z całą dobitnością. Należę do tych, co Brunona Schulza wielbią bezgranicznie. Nie tyle do nieustannie wracam, co praktycznie od dziesięcioleci się z nim nie rozstaję. Tak jest, zabrałbym go na bezludną wyspę. Tak jest, chciałbym z nim za światach pogadać. Tak jest, chciałbym się z nim, niekoniecznie jednak tam, najlepiej po jakimś żydowsko-protestanckim zmartwychwstaniu nawet. Tak jest, jakby mnie zapytano, na co bym wydał 100 zł. Jakbym je mógł wydać na kulturę. Dałbym te 100 zł Schulzowi. Jakby to z jakichś powodów było niemożliwe, kupiłbym w antykwariacie kolejne 2 egzemplarze wydania na papierze biblijnym.
Prawdopodobnie nadal chciałbym o nim coś dorzecznego napisać. Złudzenia są najmniejsze, prędzej jednak chyba się z nim w sensie ścisłym spotkam. Sprostam wyznaniu miłosnemu, tak wszechogarniającemu i tak skomplikowanemu. Największe fascynacje literackie, że zaryzykuję pensjonarską frazę, obywają się bez słów. Pewnie nie jest to prawda, pewnie trzeba by porządnie przysiąść, ale fakt faktem, napisawszy nieco takich czy innych wyznań literackich, niejasno i być może mylnie pewien, że mniej więcej wiem, o co chodziło, czy chodzi paru, a może nawet parunastu gigantom narracyjnego kunsztu, na pytanie, o co w gruncie rzeczy chodzi gigantom, prócz Schulza mam tu na myśli Andrzeja Platonowa, którzy sprawili na mnie specjalne i z niczym nieporównywalne wrażenie, odpowiedzieć byłoby mi ciężko. Temu, co bezbrzeżnie wielki, wszelkie próby nazwania własnej bezbrzeżności muszą się zdawać nędznymi napomknieniami, a nawet mniej jeszcze, jak się przymierzasz do nieskończoności, zawsze wychodzi zero. Subiektywny zachwyt subiektywnym zachwytem w przypadku Schulza istnieją jednak widzialne, i to bardzo wyraziście widzialne, komplikacje. Przykład pierwszy z brzegu. Wiele wskazuje, że był on jedynym w dziejach literatury światowej pisarzem, który wprawdzie odpisywał od Kawki, ale od którego za to zżynał Tomasz Mann. Ci chcę na dodatek, w sposób nie do końca udowodniony. To mniej więcej wiedzą Państwo, o co chodzi. Przypomnę, chodzi o opowiadanie napisane przez Schulza po niemiecku i posłane przez posłańca, nie pamiętam w tej chwili, kto to był, Manowi. Nie wiadomo, czy dotarło, nie wiadomo, czy Mann przeczytał, nie wiadomo, jakie to było opowiadanie, ale istnieją domysły, że dotarło, że Mann przeczytał, że było to opowiadanie wersją Traktatu o manekinach z mocną postacią ojca i że Mann nie tylko przeczytał, ale i na tej postaci wzorował, czy może wręcz odpisał postać ojca Adriana Lewerkina w Doktorze Faustusie i Jonatana. No więc tak. Więc wszechogarniające wpływy autora procesu na Schulza i w ogóle na światową literaturę, to rzecz tak oczywista, że godna wyłącznie kwestionowania. Domniemany natomiast rabunek dokonany przez autora Czarodziejskiej Góry, przywłaszczenie sobie tekstu czy sposobu ujęcia postaci, to rzecz domagająca się potwierdzenia. W końcu sprawa ma swoją dalekosiężność. Bez ojca nie byłoby syna, bez starego Lewerkina nie byłoby Adriana, bez Adriana nie byłoby Faustusa, bez Faustusa nie byłoby Manna, bez Manna nie byłoby literatury niemieckiej i tak dalej. Założycielskość Schulza może tu być dość wszechogarniająca. Oczywiście jak było naprawdę, nawet żadna komisja teraz nie dowiedzie. Oczywiście nie jest to rzecz, o którą polska literatura, czy w ogóle Polska winna bić się do krwi ostatniej, ale odpowiednio częste przypominanie tej anegdoty, wydobywanie jej z anegdotyczności, a nadawanie pozoru poważnej hipotezy badawczej. Dlaczego nie? Literatura, od której Mann odpisuje, nie może być biedna, nawet jak od niej nie odpisuje. Oto wizja innego, nawiązuje do przeczytanego fragmentu Republiki Marzeń, innego, to wizja innego, a może tego samego miasta, które wstąpiło w esencjonalność i stoi pod znakiem opętańczej wegetacji i witalności. Skracam cytat radykalnie, jeszcze nawet w połowie wstępu nie jestem. Domy były wprawdzie najwyżej dwupiętrowe, lecz pełne sklepów, ulica wąska, lecz rojna i hałaśliwa, już choćby przez żółte tramwaje, co niezwykłym nakładem sił, rozdzwonione, podskakiwały i piszczały na zakrętach. Olbrzymie jaskrawe szyldy i ogłoszenia, drzwi lokali handlowych pootwierane na oścież, towary w połowie na chodnikach, słodkawy odór gnijących owoców, na zacienionej stronie sprzedawcy lemoniady, słodyczy, negroidalni gazeciarze, mnóstwo zwierząt, psy i szakale wylegujące się w słońcu, świnki morskie węszące nad rynsztokiem, na drutach telefonicznych siedziały kameleony.